Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A po 1 stycznia to pan będzie wójtem dalej czy burmistrzem? No, jeżeli dzisiaj Rada Ministrów podejmie uchwałę, to od 1 stycznia gmina strzeleczki będzie już gminą miejską, a ja będę burmistrzem. I to się odbędzie na zasadzie zmiany tabliczki na drzwiach tylko, tak? Dokładnie. To tak w zasadzie to jest taka zmiana formalna. Jeżeli mówimy o tych rzeczach, będą to zmiany w tablicach malowanych, które wiszą na urzędzie, ponieważ tam muszą zostać skorygowane nazwy oraz muszą zostać skorygowane tak zwane gumki w pieczątkach. To nie będzie duży kosz. Szacowaliśmy to wstępnie na etapie składania wniosku o nadanie praw miejskich. Jest to koszt około 8 tysięcy złotych brutto, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje mniej więcej około złotówki, 11 groszy. Panie wójcie, ale z punktu <laughs> widzenia mieszkańców... To są przecież y, chociażby adresy. To wszystko to są dokumenty tożsamości. To wszystko będzie wy wymagało zmiany? Oczywiście, że nie. Adresy zostają te same, tak naprawdę. Dzisiaj, gdyby Pan popatrzył na dokument, który nazywamy dowodem osobistym, tam nie mamy miejsca zameldowania ani miejsca zamieszkania. Żadnych dokumentów nie trzeba wymieniać. Chciałem uspokoić. Ani żadnych, przepraszam, dowodów osobistych, ani żadnych dowodów rejestracyjnych, ani żadnych dokumentów geodezyjnych nie trzeba wymieniać, ponieważ jest to zmiany, zmiana tylko statutu gminy miejskiej na gminę na, na Miejską i nie wymaga to żadnej zmiany. Nie zmieniamy granic. Pewne sytuacje mogą być tam, Przecież tak powiem, jak ktoś czyta projekt tego rozporządzenia, mogły pewne rzeczy ktoś źle zinterpretować. Z racji tego, że w tym projekcie były uwzględnione wszystkie gminy w, w całej Polsce i część tych gmin, oprócz tego, że zmieniało swój statut z gminy wiejskiej na gminę miejską, zmieniały również swoje granice. I wtedy rzeczywiście w, taka gmina ponosi większe koszty. Ale to nie jest nasz przypadek. Nasz przypadek to będzie maksymalnie 8 tysięcy złotych, które będzie polegało na wymianie tablic i pieczątek. No to czym się będzie żyło, różniło życie we wsi strzeleczki od życia w mieście strzeleczki? Będzie się różniło przede wszystkim statutem, ale też będzie się różniło w, na późniejszym etapie tym, że będziemy mogli pozyskiwać większe środki zewnętrzne. Do tej pory możemy że tak powiem, sięgać po te środki unijne, które są dedykowane tylko gminom wiejskim. Natomiast po zmianie statutu będziemy mogli sięgać po te, między innymi też po te środki, które są dedykowane gminom e, miejsko-wiejskim. Mhm. Ale to gdyby jakieś kwoty pan przytoczył w, w napływu do budżetu, to o jakich pieniądzach mówimy? O jakich różnicach? Mówi pan o tych... No tak, no jak, jako tych... miasto dostaniecie to ile więcej? To znaczy, tu by trzeba osiągnąć do konkretnych programów, do, 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 poszczególnych, do poszczególnych naborów, i tutaj nie da się tej kwoty ujednolicić albo wskazać jedną konkretną kwotę. A proszę powiedzieć, kiedy i skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żeby wrócić do praw miejskich odebranych wam w 1742, albo jak mi pan powiedział, przed programem 1750, tak? Tak, różnie, różnie podają źródła. Yy... Studiowałem kiedyś historię w tych praw miejskich. Powiem tak, od tamtej pory, czyli od 1750 roku, według informacji, do których ja dotarłem, miały cztery próby odzyskania tych praw miejskich. Ostatni bodajże w czy tam próba podejścia miała miejsce nawet 12, ponad około 12 lat temu jeszcze przez mojego poprzednika. Natomiast wtedy gmina Szczeleczki nie miała jeszcze takiej infrastruktury technicznej, którą mamy dzisiaj. Mówimy tutaj przede wszystkim o kanalizacji, bo to jest to jeden z wymogów technicznych, infrastrukturalnych, które trzeba spełnić. Aby uzyskać te prawa miejskie. Natomiast mi udało się skanalizować kompletnie właśnie tą miejscowość. Mówimy o strzeleczkach, za kilka dni będziemy formalnie odbierać największą inwestycję do tej pory w gminie strzeleczki. Historycznie inwestycja za prawie 8,5 miliona, przy dofinansowaniu 7 milionów 500 tysięcy właśnie z polskiego ładu. No gdyby nie to, powiem szczerze, nie dalibyśmy rady, ponieważ nasz budżet operacyjny, nasz budżet inwestycyjny to około 2 milionów rocznie, więc łatwo policzyć, gdybyśmy chcieli zrealizować inwestycję za ponad 8 milionów, musielibyśmy poświęcić na to prawie całą kadencję, ponad, ponad 4 lata. I między innymi te decyzje, które podejmowaliśmy wspólnie, bo to nie były moje, to były przede wszystkim decyzje Rady, która mnie w tym wspierała, Rady Gminy, ale też mi mieszkańców, pozwoliły na to, że sfinalizowaliśmy kanalizację i mogliśmy o te prawa między innymi wystąpić. A jakie są jeszcze wymogi, żeby zostać miastem? Jest szereg wymogów. To są szeregi przede wszystkim historyczne, ale również techniczne, ale infrastrukturalne. Historyczne to jest tak, jeżeli dana miejscowość kiedykolwiek posiadała prawa miejskie, no to już jest, że tak powiem, duży plus. Yy, drugi plus w kontekście historycznym to jest zabudowa historyczna, której strzeleczką nie brakuje. Wiadomo, rynek, byliśmy jedną z nie, niewielu miejscowości, przypuszczam, jak nie jedyną w, w Polsce, która była, miała status miejscowości wiejskiej, ale która miała rynek. Do tego dochodzi zabudowa ruralistyczna, ale też i i przepiękne uliczki i ścieżki, gdy pan na przykład przeszedł się uliczkami czy Młyńską, czy ulicą kościelną, zwłaszcza, pan piękną właśnie taką zabudowę yy, miejską, która w tym stylu pozostała, oraz tak zwane wąskie łączniki pomiędzy tymi, pomiędzy tymi drogami, yy, którymi można. Pięknie, szczególnie wieczorami spacerować. Takie walory turystyczne miejskie. Można, można powiedzieć, że może nie tyle turystyczne, ale na pewno, na pewno miejskie. Mm. Jak pan wie dokładnie, te prawa miejskie zostały nam nadane w, w połowie XIII wieku, w okresie panowania piastów. I myślę, że gdyby nie to, że te prawa miejskie z Strzeleżki straciły w połowie XVIII wieku, dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu, w innym miejscu historii, bylibyśmy w innym miejscu rozwoju i uważam, że odzyskanie tych praw miejskich to jest pewna sprawiedliwość historyczna to jest powrót do korzyści, bo tak naprawdę no, cztery, cztery wieki byliśmy tym miastem i uważam, że ten moment historyczny należy dobrze wykorzystać po to, żebyśmy właśnie mogli się świetnie rozwijać i za 100-150 lat powiedzieć, że to była słuszna decyzja. Mhm. Ale czy skóra jest warta wyprawki? Ilu macie mieszkańców w tej chwili? Ich przebywa, ubywa? Mieszkańców mam coś ponad 7 tysięcy, nie powiem panu dokładnie ile to jest, 7 tysięcy, 100 parę. Tych mieszkańców generalnie jest, jest na podobnym poziomie. To wynika z tego, że tak, część ludzi, którzy 10-15 lat temu wyjeżdżali za granicę, czy to Holandia, czy, czy generalnie Niemcy, bo to był główny kierunek migracji, oni wracają, osiedlają się. To jest ten moment, kiedy rodzą się dzieci, kiedy trzeba podejmować decyzję, czy wracać, ale też ten okres pandemiczny spowodował to, że bardzo dużo osób właśnie z takich na przykład małych mieszkań, które wynajmowali albo które Kupili w różnych miastach, miastach powiatowych. Te mieszkania zostały przez nich sprzedane i podjęli decyzję do tego, żeby się przeprowadzać, przeprowadzić do, do miejsc, które są bezpieczne, które są spokojniejsze, takim, a takim miejscem właśnie jest gmina strzeleczki. Ale czy gmina ma odpowiednią nie, infrastrukturę, nie tą kanalizacyjną, ale na przykład w postaci przedszkoli, żłobków, mamy, szkół? Tak. Mamy szkołę. Mamy, jeżeli chodzi o gminę gminy wiejskie, proszę patrzeć, mamy pięć szkół. To jest bardzo dużo, jak na gminy, na gminy wiejskie. Inne gminy wiejskie mają po dwie, czy czasami niektóre nawet mają jedną. Yy, przedszkole mamy, w to jest dużo przedszkole, które w jednym z tych oddziałów jest otwarte od godziny 7 do godziny 15, czy do 16 nawet. W razie od potrzeb, ale w, w tym roku udało nam się przenieść. Przede wszystkim udało nam się termomodernizować nowy budynek, tak zwanego byłego gimnazjum. I z budynku byłej szkoły podstawowej, jest to budynek z połowy XIX wieku, dzieci zostaną przeniesione do tego nowego budynku. I jesteśmy już teraz na etapie adaptacji planów e, m, przerób, przeróbki tego budynku, albo w tym budynku, w tym budynku były szkoły, e, powstało naprawdę dużo przedszkola, z dużymi oddziałami, z ogromną dogodnością. I tam m.in. będzie powstawał e, klub malucha, który będzie pełnił funkcję żłobka, ponieważ jak doskonale wiemy, żłobek, kiedy powstaje instytucja żłobka, e, on musi, oprócz infrastruktury, musi mieć odpowiednie zasoby kadrowe, a te generują koszty. Więc mówiąc tak kolokwialnie prostym językiem, łatwiej jest założyć klub malucha, ponieważ on będzie pełnił, pełnił te same. Same funkcje, natomiast utrzymanie żłobka będzie nas kosztowało 800-900 tysięcy, tak? Bo o takich kosztach dzisiaj możemy mówić, wliczając to koszt energii. Natomiast klub malucha będzie nam generował koszty na, na poziomie 1 trzeciej tej kwoty. Mhm. Więc jeżeli tak, jeżeli Rada Ministrów dzisiaj przyjmie odpowiednią uchwałę, to będzie to koniec po stronie władz państwowych tego procesu i, i formalnie decyzja wejdzie w życie 1 stycznia. Dokładnie tak. A przewidujecie jakąś fetę z tej okazji? Panie redaktorze, nie mogłoby, nie mogłoby być inaczej już teraz, tak? Powiem, czekamy niecierpliwie, przebierając nogami na decyzję Rady Ministrów. Mam nadzieję, że to będzie tylko formalne, wszystko potoczy się dobrze, i myślę, że tak będzie. Jak już będzie oficjalne ogłoszenie, to możemy się spokojnie, że tak powiem, spotkać, naradzić, zapytać mieszkańców, jaką imprezę by chcieli, ale jak, jakkolwiek by nie chcieli, to już dzisiaj mogę gwarantować, że będzie to naprawdę niezapomniana impreza. Ale trochę pan zaniepokoił pewnie swoich mieszkańców, mówiąc, że jak wszystko pójdzie dobrze, a może coś pójść w tym wypadku niedobrze, Rada Ministrów może zakwestionować. Nie przewiduje nie nie takiej sytuacji, dlatego powiedziałem też wcześniej o tym, że nie przewiduje takiej sytuacji, że raczej to jest formalność. Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Strzeleczki. Wójt, ale od 1 stycznia prawdopodobnie burmistrz gminy Strzeleczki, Marek Pietruszka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu bardzo życzę państwu miłego dnia. Cała rozmowa na